Podczas Euro 2012 na Pilskiej Wyspie nie brakowało emocji. Teraz ma być podobnie. W centralnym miejscu parku powstanie strefa kibica z 3000 miejsc. Jesteśmy największą bezpłatną strefą kibicowską w północnej Wielkopolsce, a być może nawet w całej Wielkopolsce, bo w Poznaniu i w innych większych miastach takie strefy powstają, ale zazwyczaj są to strefy komercyjne. Obok sceny stanie ogromny telebim, który za niemal 650 tysięcy złotych zakupił w tym roku na swoje potrzeby Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mundialowe rozgrywki mają być więc widoczne nawet z końca wyspy. Otwarcie Pilskiej Strefy przed 14 czerwca, jednak odgrodzone miejsca z siedziskami dla kibiców to nie wszystko. Będzie towarzyszyło tym naszym wydarzeniom mnóstwo tego, co będzie się działo i na wyspie, i w różnych częściach miasta. I będziemy chcieli by korzystać z tego garściami, tak jak tylko można. Pogoda prawdopodobnie będzie ładna, więc zapraszamy. Atrakcje przygotował m.in. Pilski Wyspiarz. Otwarcie strefy połączone zostanie także z festiwalem food trucków i atrakcjami dla najmłodszych. Aby jeszcze lepiej wczuć się w atmosferę mundialu, pilski magistrat przygotował także do sprzedaży specjalne koszulki. Na piłkarską gorączkę przygotowuje się także Złotów, który swoją strefę kibica otworzy 14 czerwca. I trwać będzie przez cały mundial do 15 lipca. Będzie tutaj w naszym amfiteatrze miejskim przy ulicy Partyzantów. Mamy piękny telebim 45-metrowy, 45 metrów kwadratowych. Tak jak przed laty na Euro 2012, a do tego wiele atrakcji dla całych rodzin przy amfiteatrze. Wstępne tak dla strefy kibica w Wałczu mówi także burmistrz Bogusława Towalewska. Jeżeli jest takie oczekiwanie, a pewnie by się to cieszyło dużym uznaniem i byłoby miło posiedzieć przy tak pięknej pogodzie wieczorami, oglądając mecze, zwłaszcza naszej polskiej reprezentacji, coś tym fantem zrobimy. Wałczanie biało-czerwonych mieliby dopingować na Placu Wolności lub przy Wałeckiej Promenadzie. W Czarnkowie z kolei strefy nie będzie. Wszystko przez złe doświadczenia z próby organizacji strefy na Euro 2016. Proszę sobie wyobrazić, że wtedy koszt takiego przedsięwzięcia to był rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych. To właściwie to jest koncert duży, dobrej gwiazdy w tym rzędzie środków się obraca. A pomysł był fajny, bo park na biało-czerwono, no można było zrobić z tego naprawdę rewelacyjne wydarzenie. Teraz licencja jest znacznie tańsza, jednak część meczy pokrywałaby się z koncertami. Ze strefą kibica czy bez, jedno jest pewne. Kibiców czekają nie lada emocje. Polska reprezentacja swój pierwszy mecz rozegra z Senegalem już 19 czerwca.